Gościna, gościna. W Warszawie odbędzie się manifestacja nauczycieli ze Związku Nauczycielstwa Polskiego. Protestujący domagają się zwiększenia nakładów na edukację, dymisji minister edukacji Anny Zalewskiej i przede wszystkim natychmiastowych podwyżek o 1000 zł. Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz ostrzega, że w przeciwnym razie może zabraknąć pedagogów. Jeżeli dzisiaj firmy budujące poszukują robotników, proponując im ponad 4000 zł wynagrodzenia, to nie możemy pozyskać nauczyciela do zawodu, proponując mu na starcie 2300 zł brutto. W odpowiedzi na zarzuty minister Anna Zalewska przypomina, że resort już rozpoczął stopniowe wprowadzanie podwyżek i w ciągu 1,5 roku będzie to w sumie 1000 zł, a z czasem dzięki ocenie zawodowej jeszcze więcej. Za 3 lata już nauczyciele będą mogli otrzymywać ocenę wyróżniającą i będą oprócz owego średnio 1000 móc otrzymywać na początku 300, 400, 500 zł co miesiąc. Protestujący ruszą sprzed hali Torwar, przejdą na plac Trzech Krzyży, gdzie dołączą do wspólnej manifestacji OPZZ i razem przejdą przed kancelarię premiera. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marcin Ociepa rozmawiał w Atenach o zacieśnianiu współpracy gospodarczej między Polską i Grecją. Marcin Ociepa spotkał się z greckim wiceministrem gospodarki i rozwoju i przedstawicielami instytucji związanych z przedsiębiorczością i technologią. Wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marcin Ociepa powiedział mi, że Grecja jest dużym rynkiem i stanowi olbrzymi potencjał do współpracy. Zaznaczył też, że jego wizyta w Atenach wiąże się z przyszłorocznymi obchodami stulecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między obu krajami i z polską prezydencją w procesie bałkańskim. Nasz rząd bardzo mocny nacisk kładzie na kwestię ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorców i staram się ich wspierać wszędzie tam, gdzie oni mogą po prostu zarobić pieniądze, ale także zapraszamy innych inwestorów, także z Grecji, do tego, żeby wybierali Polskę jako atrakcyjny kierunek inwestycyjny. Kiedy mówimy o eksporcie do Grecji, to mówimy wszystkim o przemyśle elektromaszynowym, o artykułach rolno-spożywczych, przemysł chemiczny. Natomiast oczywiście jest tak, że jesteśmy otwarci na nowe wyzwania, także przepisie turystycznym, który dla Greków jest oczywiście kluczowym. Powiedział Marcin Ociepa. Dodał, że rozwojowi wymiany handlowej sprzyjają zmiany prawne, jakie wprowadził polski rząd. Chodzi o konstytucję biznesu czy reformę stref ekonomicznych. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Marcin Ociepa dodał, że zacieśnianie dwustronnych relacji odbywa się też przez współpracę regionalną. Czemu służyły dzisiejsze rozmowy z greckimi szefami izb gospodarczych różnych sektorów i z samorządowcami? Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Pozostałe informacje z zagranicy. Brytyjska premier Theresa May przyznaje, że rokowania brexitowe są w impasie. Oskarża Unię Europejską o brak konstruktywnych propozycji i powtarza, że nie wyklucza scenariusza, w którym Wielka Brytania opuszcza wspólnotę bez umowy końcowej. Premier zapewnia jednak, że w takim przypadku prawa imigrantów mają być gwarantowane. Jesteśmy w impasie, mówi Theresa May. Cały czas traktowałam Unię z najwyższym szacunkiem. Zjednoczone Królestwo oczekuje tego samego. Od tego zależy powodzenie procesu. Chcemy korzystnego porozumienia, dodaje premier, ale podkreśla. Zła umowa jest gorsza niż jej brak. Premier zapewnia jednak imigrantów unijnych, że ich prawa będą gwarantowane. Jesteście naszymi przyjaciółmi, sąsiadami i kolegami z pracy. Chcemy, żebyście zostali. Kolejny raz sprzeciw wobec unijnej propozycji, by twardej granicy w Irlandii uniknąć poprzez przesunięcie jej na Morze Irlandzkie. Dlaczego? Wtedy Szkocja, Anglia i Walia oddzielone zostałyby od Irlandii Północnej. Premier apeluje, by teraz Unia wyszła z inicjatywą. Nie odwrócę wyniku referendum, nie rozbiję mojego kraju. Potrzebujemy poważnego zaangażowania w rozwiązaniu dwóch kwestii negocjacyjnych. My jesteśmy gotowi. Zjednoczone Królestwo ma wyjść z Unii z końcem marca przyszłego roku. Dla Polskiego Radia Adam Domorowski, Londyn. Rosyjskie MSZ skrytykowało Stany Zjednoczone za nałożenie nowych sankcji. W czwartek prezydent Donald Trump podpisał rozporządzenie o zaostrzeniu rygorów przestrzegania sankcji nałożonych na Rosję. Na czarnej liście osób i firm objętych restrykcjami znalazły się m.in. 33 podmioty związane ze strukturami siłowymi Rosji, w tym prywatna agencja wojskowa nazywana grupą Wagnera, jeden z szefów sztabu generalnego Rosji, generał Igor Korabow, a także 13 osób oskarżonych w USA o ingerowanie w wybory prezydenckie i 12 funkcjonariuszy wywiadu wojskowego GRU. Komentując działania Stanów Zjednoczonych, wiceszef rosyjskiego MSZ Siergiej Ryabkow oświadczył, że Waszyngton nigdy nie będzie mógł dyktować Rosji warunków za pomocą sankcji. Głupio jest igrać z ogniem, ponieważ to może być niebezpieczne, stwierdził rosyjski wiceminister. Stany Zjednoczone i Unia Europejska nałożyły na Rosję szereg sankcji w związku z aneksją Krymu, wojną
czasie oraz ingerowaniem w wewnętrzne sprawy innych państw. Dodatkowo kilkadziesiąt krajów wydaliło część rosyjskich dyplomatów oraz ograniczyło kontakty z Rosją w ramach solidarności z Wielką Brytanią. Londyn oskarżył Moskwę o przeprowadzenie ataku chemicznego w mieście Salisbury. Według brytyjskich służb próbę otrucia byłego podwójnego agenta Sergeja Skripala i jego córki podjęto za wiedzą i zgodą najwyższych władz Rosji, w tym prezydenta Władimira Putina. Tymczasem Rosja poszukuje listami gończymi właściciel firmy Inżynieryjne Systemy. Według rosyjskich mediów Siergiej Słastichin ukrywa się na terytorium Stanów Zjednoczonych. Mężczyzna jest oskarżany o malwersacje finansowe i zdrady państwa. Jego firma współpracowała z agencją kosmiczną Roskosmos i dysponowała dostępem do tajemnic państwowych. Firma Inżynieryjne Systemy realizowała kontrakty zlecane przez Roskosmos i miała dostęp do tajemnic państwowych. Między innymi wykonywała prace modernizacyjne w obiektach należących do strategicznych wojsk rakietowych, na lotnisku Krajny, wchodzącym w skład kosmodromu Bajkonur, a także w pomieszczeniach federalnego przedsiębiorstwa Centr Zvezdnoy, które zarządza nieruchomościami Rosyjskiej Agencji Kosmicznej. W czwartek moskiewski sąd zaocznie aresztował Siergieja Słastichina. Mężczyźnie grozi od 12 do 20 lat łagru. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Dziś w Gdańsku odbyła się samorządowa konwencja regionalna Prawa i Sprawiedliwości z udziałem prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego, którego przemówienie dla państwa transmitowaliśmy w Polskim Radiu 24, a teraz zapraszamy do wysłuchania obszernych fragmentów wystąpienia premiera Mateusza Morawieckiego. Padły tutaj bardzo ważne słowa z ust pana prezesa, z ust Kacpra Płażyńskiego. Ja chcę też właśnie to podkreślić, że Kacper opierał się o takie właśnie wzorce, o takie wzorce najgłębsze dla i najważniejsze dla Polski, polskiego republikanizmu i polskiej solidarności. Jego tato, świętej pamięci Maciej Płażyński, mówił, że dla niego najważniejsze jest to przesłanie solidarnościowe. Nie ma w Polsce ludzi niepotrzebnych. I to są właśnie piękne słowa, ale to nie są już teraz tylko słowa. To jest też motto działania Prawa i Sprawiedliwości. Nie ma w Polsce ludzi niepotrzebnych. Tym różnimy się, tym się różni podejście nasze do społeczeństwa, do gospodarki, do całego państwa. Właśnie od tego, co było wczoraj i tego, co było przedwczoraj. Że nie ma w Polsce ludzi niepotrzebnych. Dziś nie ma w Polsce ludzi niepotrzebnych. I potwierdzeniem tego niech będą nawet te suche statystyki z przedwczoraj Eurostatu, który pokazał, że właśnie teraz Polska jest poniżej, czy w Polsce ubóstwo i wykluczenie jest poniżej pewnej średniej unijnej. Bo tak rozumiemy właśnie europejskie standardy. Jako poziom życia, godny poziom życia, porównywalny do Europy Zachodniej, coraz bardziej porównywalny, dążymy do niego. I tam rzeczywiście za 5, 10, 15 lat będziemy. Żeby rzeczywiście tak się stało, to musimy w tych naszych małych ojczyznach dokonać, szanowni państwo, głębokiej zmiany. Pięknie zaprezentował mi ją Marcin Horała wcześniej, dzisiaj jak w Gdyni byłem, pokazując wizję rozwoju Gdyni, gdzie tam też te zasiedziałe, zapatrzone w siebie elity gdyńskie, podobnie jak tutaj, to co pokazał Kacper Płażyński, gdzie te elity właśnie w Gdańsku, które sobie same służą przede wszystkim i ręka rękę myje. Te elity nie nadają się do tego, żeby rzeczywiście doprowadzić dla większości mieszkańców Gdyni, Gdańska i Pomorza do... dla większości mieszkańców doprowadzić do podniesienia standardu życia do Europy Zachodniej. Żeby to, szanowni państwo, zmienić, musimy dokonać głębokiej zmiany w samorządach. Bo mówimy, że byliśmy wiarygodni, dotrzymywaliśmy słowa i dotrzymujemy słowa na poziomie całego państwa. I dotrzymamy w samorządzie. I dotrzymujemy też tego słowa na poziomie międzynarodowym. Chcę wykorzystać tutaj też to miejsce, żeby powiedzieć kilka słów właśnie o ostatnich zdarzeniach, w których brałem udział, o tej Radzie Europejskiej, o szczycie w Salzburgu, w Austrii. Bo tam właśnie pokazujemy, że to, co obiecujemy na poziomie rządowym, samorządowym, również realizujemy na płaszczyźnie międzynarodowej.
I pierwszy z tych wielkich tematów, który tam był omawiany, to temat migracji, bezpieczeństwa, ochrony granic zewnętrznych. Takie granice zewnętrzne Unii Europejskiej ma oczywiście również Polska. I chcę z całą mocą podkreślić, że wczoraj i przedwczoraj Polska potwierdziła i utrzymała nasze stanowisko. I do tego również przekonaliśmy wszystkie pozostałe 27 krajów Unii Europejskiej, że nie ma żadnej migracji, nie ma żadnych uchodźców w Polsce, wbrew temu, co niektórzy tutaj próbowali nam insynuować, próbowali nam przypisywać. Potwierdziliśmy, szanowni państwo, że liczba uchodźców, którą przyjmiemy, będzie zero. A tu nasi poprzednicy, równo trzy lata temu, mówili, przyjmiemy każdą ilość. I my tę naszą wiarygodność na arenie międzynarodowej, zgodną z interesem polskim, zgodną z interesem narodu polskiego i przede wszystkim państwa polskiego, my ją podtrzymaliśmy i te decyzje zostały zatwierdzone. I kolejny program. Program, który Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło 12-13 lat temu. Program uniezależnienia energetycznego od Rosji. Program utrzymania maksymalnej dywersyfikacji, czy utworzenia zróżnicowanych źródeł dostaw. Po to właśnie było rozpoczęcie budowy terminala LNG w Świnoujściu. Ale też te trudne negocjacje toczą się cały czas. Moja rola tylko na zasadzie pewnego zwieńczenia i wsparcia. Wczoraj też to właśnie robiłem, ale chcę państwu powiedzieć, że w przeciwieństwie do naszych poprzedników, PSL, ich lider, chciał doprowadzić do tego, żeby umowa z Gazpromem, monopolizacja źródeł dostaw gazu trwała do roku 2037. My się temu sprzeciwiliśmy i dzisiaj poprzez Baltic Pipe, poprzez rozbudowę tego właśnie terminala LNG. Ta umowa, bo się nie pomyliłem, do roku 2037 miała trwać, ale została zmieniona. Zresztą pod wpływem Unii Europejskiej. Na coś się przydaje od czasu do czasu przecież Unia Europejska i jesteśmy bardzo dobrym krajem członkowskim. Bardzo cieszymy się z tego, że coraz częściej nas słuchają, korzystają z naszych rad. Tak, szanowni państwo, i my, głównie dzięki ogromnej pracy i pewnej ciągłości, przerwanej na 8 lat, ale ciągłości od prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a dzisiaj tę sztafetę, chcę wymienić to nazwisko, podjął pan Piotr Naimski, sekretarz stanu, który odpowiada za te działania. I tak jak ponad 40 lat temu budował KOR, KSS KOR, później Solidarność. Tak dzisiaj to jest właśnie osoba, która symbolizuje. Oczywiście ze wsparciem pana ministra Krzysztofa Tchórzewskiego i całym zespołem, który buduje naszą faktyczną suwerenność, niezależność energetyczną. I to również potwierdziłem wczoraj na spotkaniu w Salzburgu. Ale było jeszcze coś ciekawego. Otóż tutaj ten konkurent, jeden z tych dwóch, których Kacper tak słusznie nazywa sobowtórami, prawda? Gdzie tam dwóch sobowtórów ze sobą współpracuje, czy na niby konkuruje, tam Kacper będzie wygrywał i tak. W związku z tym nie dajmy się omamić. Ale jeden z nich, szanowni państwo, kilka dni temu w Europarlamencie głosował za Akta 2, za krępowaniem swobody myśli w internecie, bo oni mają, szanowni państwo, dostęp do ogromnej większości mediów i oczywiście chcą, żeby internet to najbardziej liberalne, wolnościowe, swobodne medium, żeby było również kontrolowane, bo filtrowanie treści pod kątem, pod pozorem często, czasami pod kątem, czasami pod pozorem dbałości o prawa autorskie, grozi cenzurą. Oni chcą wprowadzić w ten sposób prawdopodobnie cenzurę. I polityczna poprawność też jest swojego rodzaju cenzurą. Brońmy się przeciwko temu, szanowni państwo. To jest to Akta 2. I wczoraj przeciw temu bardzo mocno również występowałem podczas obrad Rady Europejskiej w Salzburgu. Bo my, Prawo i Sprawiedliwość, jesteśmy obozem wolności, solidarności, ale właśnie również wolności. I tak samo, jak bronimy tej wolności na poziomie właśnie
europejskim. Tak chcemy dbać o nią na poziomie samorządowym. I widzę wyraźnie, że ten program, który dzisiaj wcześniej, kilka godzin temu przedstawiał mi Marcin Horałat, program dla Gdyni, a teraz tak wspaniale przedstawiony klarownie przez Kacpra Płażyńskiego, to jest program wolności, solidarności i godności dla naszych samorządów i również dla całego Pomorza. Tej wolności i tej godności dla wszystkich nigdy nie było tak dużo jak teraz. Dbać musimy o każdego człowieka. Nie ma w Polsce ludzi niepotrzebnych, ale idziemy, szanowni państwo, w dobrym kierunku. Wspinamy się po tej drodze. Rzucane nam są kłody. Potrzebujemy naszej wewnętrznej zwartości, spójności i aktywności. I bardzo was o to proszę. Tu też, żeby odbudować potęgę Pomorza, potęgę Gdańska, bo jest tak, jak powiedział Kacper wcześniej, że Gdańsk właściwie rozwijał się nie najgorzej na skutek swojego położenia geograficznego i swojej dawnej świetności. Ale zobaczcie państwo, jak naprawdę się rozwijał Gdańsk, Trójmiasto. Upadek przemysłu stoczniowego, Stocznia Gdańska, kolebka Solidarności, którą zawdzięczamy też tu przede wszystkim siedzącym u nas z nami na sali, pani Joannie Dudzie-Gwieździe i panu Andrzejowi Gwieździe. Bardzo dziękujemy za to. Wyprzedana, ale nie tylko to oczywiście. Wiele zakładów pracy, taka przyspieszona deindustrializacja miała właśnie tutaj miejsce, ale my ją z mozołem odbudowujemy. Podam tylko dwa przykłady. Z całego Pomorza jeden, gdzie Polski Fundusz Rozwoju zainwestował w terminal i ten terminal i dzięki temu Gdańsk i Gdynia stają się dzisiaj największym portem kontenerowym na Bałtyku. Kto by jeszcze pomyślał o tym 5-7 lat temu, że mamy szansę dominować na Bałtyku w transportach kontenerowych. Można oczywiście z Gdańska jechać do Szczecina przez Kraków. Tak samo właśnie przez 25 lat towary do Polski wwożone były przez Hamburg i przez Amsterdam i przez Niemcy. Ktoś inny zyskiwał na cle, na wacie, na innych różnych oczywiście usługach portowych w tym przypadku. Ale my, rozbudowując naszą infrastrukturę kolejową, o tym za chwilę jeszcze powiem, drogową i przede wszystkim portową, tak jak planuje to Marcin Horała i Kacper Płażyński, przywrócimy świetność Trójmiastu i przywrócimy świetność polskiemu przemysłowi stoczniowemu. A więc to jest ten jeden przykład, ale chcę też przywołać inny przykład tego żmudnie tworzonego kapitału polskiego od dołu. Z Chojni, z rodzinnego miasta pana posła Aleksandra Mrówczyńskiego. Jest firma rodzinna, w tak zwanym garażu, jak to mówi się, prawda, zakładana nie tak dawno temu. Dzisiaj możemy być dumni z niej. Buduje hotele w Londynie, w Nowym Jorku, w Amsterdamie, na całym świecie. Polscy przedsiębiorcy, jak tylko pomagamy im, a dzisiaj byłem u takich przedsiębiorców wcześniej, rozmawiałem z nimi. Mówią, jak ważne są nasze zmiany. Konstytucja dla biznesu. Polscy przedsiębiorcy budują polski kapitał i polską własność, bo duma z polskiego kapitału i z polskich przedsiębiorców to może być wielki motor napędowy całej polskiej gospodarki. Ale też, drodzy państwo, żeby rozwój tutaj na Pomorzu był jeszcze dużo, dużo lepszy, żeby Pomorze skorzystało z tych szans, to przygotowaliśmy piątkę dla Pomorza. 5 punktów bardzo komplementarnych z tymi, o których dzisiaj słyszałem od naszych kandydatów. Pierwszy to przywrócenie wielu miastom i miasteczkom, choć tu też i Gdańsk, i Gdynia, i większe miasta będą beneficjentami. Tczew 60-tysięczny i Starogard Gdański. Mianowicie przywrócenie ich roli społeczno-gospodarczej pewnym centrom.
centrum, które się często ogniskowały wokół dworców PKP. Pamiętamy to, z tych nawet siermiężnych czasów PRL-u. Wszystko przecież trzeba analizować w pewnych proporcjach, w pewnych okolicznościach. 35, 40 lat temu, że dworce często były takimi centrami. A w czasach III Rzeczpospolitej one podupadły. Często to jest dzisiaj ruina. I tu na Pomorzu mamy plan odbudowy, pięknych remontów dla 21. Oczko, 21 dworców na całym Pomorzu. Właśnie między innymi te miasta, które wymieniłem. Ale również Puck, Władysławowo, Jurata, Hel. To właśnie będziemy robić, żeby ten dawny blask mógł z powrotem służyć mieszkańcom Pomorza. I dlatego również, szanowni państwo, Pomorze ze wszystkich naszych województw jest największym beneficjentem największego w ostatnich 30 latach programu kolejowego. 6,5 miliarda złotych z 66 miliardów, blisko 10% całej sumy będzie tutaj zainwestowana, już jest inwestowana na Pomorzu. Takie jak z Gdyni do Bydgoszczy, linia 201, częściowo tylko w jednym śladzie, będą rozbudowywane w sposób taki, żeby pociągi mogły na całej linii, żeby linia była zelektryfikowana i żeby mogły się przemieszczać bez konieczności czekania jeden na drugi. Podobnie Wejherowo-Lęborg czy Lęborg-Słupsk, to są też linie, które będą mogły służyć ponownie mieszkańcom, bo często te linie właściwie są coraz bardziej zapuszczone, zapomniane i mnóstwo remontów, które dokonujemy, będzie służyć mieszkańcom, będzie służyć transportowi, temu o czym mówiłem również, żeby z portów do centralnej Polski i na południe Europy z jednej strony autostradą, z drugiej strony naszymi właśnie liniami kolejowymi, towary z całego świata były rozwożone. Wtedy skorzysta na tym Gdańsk, skorzysta Gdynia, skorzysta całe Pomorze. Kolejny punkt to drogi, ale nie tylko te drogi ekspresowe, bo one również są na naszej mapie, choć warto przypomnieć, że połowy środków nasi poprzednicy nam nie zostawili na planie, na mapie rozwoju dróg ekspresowych i autostrad. Flamastrem na mapie każdy potrafi narysować, ale brakowało 100 miliardów, blisko 100 miliardów środków. I my te środki zdobywamy. Dlatego wróciła na tą mapę Via Carpatia i wracają drogi, które będą budowane również tutaj na Pomorzu. W tym także droga S6, szanowni państwo, ale nie tylko te drogi ekspresowe. To, gdzie wprowadzamy rewolucję prawdziwą, to drogi lokalne i drogi krajowe. 22, bardzo ważna tutaj. Tak, wiem, że tutaj bardzo silne grupy dopominają się o tym. Po to właśnie, żeby można było skorzystać z tego wspaniałego potencjału morskiego. I chcę też przy tej okazji podziękować panu kapitanowi Sulatyckiemu i wszystkim, którzy budują nową politykę morską, strategię morską poprzez konwent morski, poprzez dbałość o tę substancję portową, stoczniową, przemysł, który naprawdę może być wielką perłą w koronie polskiej gospodarki. Wszystkim, którzy przechowali tę wartość i dzisiaj my z tego korzystamy i odbudowujemy siłę gospodarki morskiej, wszystkim za to bardzo dziękuję. Szanowni państwo, punkt czwarty to wielki program społeczny. Powiedział o tym nasz kandydat na prezydenta Gdańska, pan Kasper Błażyński, o tych domach senioralnych, o tym wsparciu małych, mniejszych i większych klubów sportowych, tych chłopaków młodych i dziewczynek, którzy grają w różnych klubach. Te kwoty, które tutaj padały, rzeczywiście żenująco niskie. My w najbliższych paru latach przeznaczymy kwotę 500 milionów złotych na budowę nowych ośrodków sportowych, tematycznych placów zabaw, na
infrastrukturę sportową, ale również dodatkowe oczywiście środki na domy seniorów. To, o czym powiedział nasz kandydat, w pełni potwierdzam, że dobrzy gospodarze, takim jakimi są kandydaci Prawa i Sprawiedliwości, będą w stanie najlepiej wykorzystać również środki centralne na infrastrukturę lokalną. Ale także dla miast spoza tego ścisłego, najbardziej zurbanizowanego centrum Pomorza. Bo pamiętajmy, że przecież Pomorze to 2 miliony, czy to województwo, to 2 miliony 300 tysięcy mieszkańców. W samym Trójmieście, licząc razem z Remią Rudą, z Rumią, Redą, Wejherowem, mieszka milion osób. Gdańsk, Gdynia, Sopot i te trzy miasta. Ale 1 300 000 jeszcze mieszka gdzie indziej. Nie zapominamy o tym oczywiście. Po to są drogi lokalne, ale po to również rozwój tych mniejszych ośrodków portowych, stoczniowych. 190 milionów przeznaczamy na port w Ustce. Właśnie po to przeznaczamy dodatkowe środki. Już podpisana umowa pomiędzy Urzędem Morskim a Agencją Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa. Ale także Łeba, Rowy, te mniejsze ośrodki, wszystkie są beneficjentami naszej piątki dla Pomorza. Wielki rozwój Nabrzeża, nie tylko oczywiście tych wielkich miast. W duchu pewnej solidarności. Solidarności, drodzy Państwo, która czasami aż nie mogę uwierzyć, jak bardzo egoistycznie jest negowana przez naszych konkurentów politycznych. Proszę sobie wyobrazić, że tu niedaleko stąd, wprawdzie należący do innego województwa, Elbląg buduje i tworzy swoje nowe perspektywy poprzez przekop Mierzei Wiślanej i Sejmik Województwa, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zaopiniował negatywnie ten wielki projekt. Aż ciężko uwierzyć. Widzę, jak kiwacie Państwo głowami. Taka jest niestety rzeczywistość. To jest ten egoizm niektórych wbrew naszemu interesowi państwowemu. Ale my te podkopy pod suwerenność na pewno zwalczymy, Szanowni Państwo, i Mierzeję też przekopiemy. To jest program dla całego Pomorza, oprócz tych wielkich naszych działań, bo zrobiliśmy już bardzo wiele, przywracając jednocześnie wiarę w wielu Polakom, w wiarygodność państwa, w politykę, w wartość polityki, bo przecież polityka to jest służba, służba narodowi, państwu, służba całemu społeczeństwu, na poziomie lokalnym, samorządowym, służba społeczności lokalnej. Drodzy rodacy, przecież to jest właśnie polityka. Po to idziemy do wyborów właśnie z naszym programem samorządowym. Tu hasłowo opisanym za moimi plecami. I dlatego właśnie stąd można mieć wielkie marzenia. Tu właśnie w Gdańsku te marzenia często się spełniają. Bo przecież ten wiatr wolności, wiatr solidarności, który właśnie tutaj powiał w Gdańsku, w Stoczni Gdańskiej, nie powiem jakiego imienia ona wtedy była, i w Stoczni imienia Komuny Paryskiej w Gdyni. Ten wiatr zamienił się w wicher wolności, wicher solidarności, który zmiótł system zła, zmiótł totalitarny system komunistyczny i przywrócił nam ogromną nadzieję. Potem w latach III Rzeczpospolitej ta nadzieja była zduszona, była przyćmiona, była często oszukana przez tamten system. Ale myślę, że wielu naszych rodaków widzi, że z błędami i z potykaniem się, ale my tę nadzieję tutaj chcemy z powrotem przywrócić. Przywracamy ją wszystkim ludziom w duchu tej wielkiej wiary, maksymy, którą właśnie wypowiedział tato Kacpra Płażyńskiego. Nie ma w Polsce ludzi niepotrzebnych. Wszyscy budujemy wspaniały kraj, wspaniałą Polskę. Po to potrzebujemy zwyciężać również w wyborach samorządowych. I drodzy Państwo, na koniec
taki polski, bardzo ciekawy pisarz i marynista, Bronisław Miazgowski, powiedział: pływałem często pod prąd, żeglowałem często pod wiatr, więc nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych. My też bardzo często musimy płynąć pod prąd. Żeglować musimy też często wbrew różnym, prawda, siłom, mediom, wbrew wielkim i możnym tego świata. Ale idziemy do przodu. Pokazujemy, że nie ma dla nas rzeczy niemożliwych, że dla Polski wszystko musi być możliwe i dla Polski zwyciężymy. Dziękuję bardzo. Tak mówił dziś premier Mateusz Morawiecki podczas samorządowej konwencji regionalnej Prawa i Sprawiedliwości, która odbyła się w Gdańsku, a jutro kolejne konwencje w Olsztynie i Warszawie. Powtórka programu. Świat w powiększeniu. Przy mikrofonie Adrian Bąk, zapraszam na magazyn międzynarodowy. A między Mistrzostwami Świata w siatkówce a tematem przewodnim magazynu można znaleźć wspólny mianownik, właściwie wspólny kraj, Argentyna. Papież z Argentyny Franciszek rozpoczyna jutro pielgrzymkę do krajów bałtyckich. Najpierw odwiedzi Litwę, spotka się tam z władzami państwa oraz młodzieżą, modlić się będzie w Ostrej Bramie. Nazajutrz odprawi mszę świętą w Kownie, 24 września przebywać będzie na Łotwie, w Rydze i w Ałgonie, a 25 września uda się do stolicy Estonii, Tallina. Pielgrzymce towarzyszy hasło Jezus Chrystus naszą nadzieją i odbywa się dokładnie 25 lat po historycznej wizycie Jana Pawła II, a w studiu ojciec Stanisław Tasiemski, Katolicka Agencja Informacyjna. Dobry wieczór. Dobry wieczór, szczęść Boże. Jak zmieniła się Litwa, jak zmieniły się kraje bałtyckie przez te 25 lat? Czy jeszcze ojczyzna moja, pozdrawiamy Alinę Lasotę z Litwy, naszą koleżankę, która uciekła z Warszawy. Po prostu w tej Warszawie ludzie, artyści nie chcą mieszkać, a tak jak mówię, Warszawa gości handlarzy mydło i powidło. Bo nawet to Fryzel tutaj zagościło, myśląc, że zarobi, a teraz już będą likwidować Profi Kredyt, Fryzel. Tak to finanse też się kwalifikuje. Provident też o tym było mówione, że za dużo chcą i ludzie po prostu nie mają z czego płacić. Sekretarz Generalnego Kościelnego Komitetu Organizacyjnego wizyty Franciszka na Litwie powiedział, że głównym motywem pielgrzymki będzie ukazanie chęci eskatologicznej, jaką niesie wiara, ale także i tej konkretnej nadziei w sytuacji, kiedy ludzie masowo z Litwy emigrują, tak jak ojciec wspomniał, to nie jest tylko problem. No, ci, którzy za długo tam mieszkają, to i tamtym uciekają też, też mają dosyć. Czy emigracja też wpływa na tę sytuację Kościoła i czy jest problemem? Bo my często nie zdajemy sobie sprawy, jak szeroki, negatywny aspekt ma migracja, czy mają migrację. No na pewno to widać chociażby po problemie powołań. Tych powołań nie jest aż tak dużo jak kiedyś. Przed 25 są powołania religijne, proszę Państwa, dewocjonalia, dewocje, dewocyjność. Dziwny wybór w swoim życiu. Proszę Państwa, jak myśmy tutaj głosili w Warszawie czasy swego, to ja wiem, że bardzo dużo ludzi w ogóle z Warszawy uciekało, którzy mieli dzieci, dwoje, troje dzieci, ale nie ze względów religijnych czy politycznych, tylko świeżej wody, czystej powietrza, czystego klimatu, cichego dla dzieci domek, altanka, las. Tak, 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 pamiętam. 20-30 lat temu to już było w Warszawie. Jak myśmy tu głosili bardzo intensywnie, dobrą nowinę o Królestwie Bożym, bo Polska zawsze, wiesz, zapydziała, zapuszczona, Biblii nie chcą czytać, leniwe. Osły nie chcą czytać Biblii, nie chcą, nie chcą. Te państwa to odczuwają, choćby to, no, zdajemy sobie z tego sprawę, że to są kraje sąsiadujące z Federacją Rosyjską. Piloci, którzy chociażby, także i polscy piloci, którzy patrolują niebo nad tymi krajami, zdają sobie sprawę, ile razy tam są takie wtargnięcia, takie sytuacje, próby, i to się odczuwa dużo bardziej. Poza tym w tych krajach jest także
zwłaszcza na przykład w Estonii, znacząca mniejszość rosyjska jeszcze z czasów sowieckich. Na Łotwie problem na przykład choćby w tym, że ci ludzie oglądają media rosyjskie i patrzą na ten świat trochę tak, z perspektywy rosyjskiej. A i choroba zaraz będzie, bo jeszcze dzisiaj huragany, wichury, burze, nawet śnieg z deszczem. A papież, to idzie Państwo, o tym papieżu mówią bardzo źle, że ja tak jak czytam, patrzę, przeglądam, to się obawiam, że może dojść do jakiejś rozruby, bo ludzie są nieobliczalni. Żeby o normalnym człowieku tak źle mówić, że nasłany przez diabła, że sługa szatana, że no w ogóle. To jest z jednej strony, a z drugiej strony zachwalanie go. No to co tutaj Państwo macie? Zachwalanie go. To są takie skrajności, że żeby człowiek był normalny. No, nie mówcie rabbi, nie mówcie nauczycielu, nie mówcie ojcze. Te słowa z Ewangelii Mateusza, 23 rozdział, powinny Wam wszystko sugerować, ale co? Leniwe dziady nie chcą czytać Pisma Świętego. Biblia jest nudna, jest pusta, bo trzeba mieć te skrajności i z lewej strony, i z prawej, prawda? Ci mówią, że ci lewacy, a ci mówią, że ci jest. Ma też tą świadomość, że no, to jest dla niego trochę egzotyka, to są inne doświadczenia, więc na pewno można będzie mówić, oczekiwać tego wspomnienia męczeństwa, ale także i tych... Wczuwaj się raczej w siebie, idioto, nie w papieża, w siebie się wczuwaj. Wyzwania sekularyzacji, to wszystko będzie, ale też będą wyzwania związane tak z ekumenizmem, no bo może zwłaszcza... Szczególnie w krajach postsowieckich. Zwłaszcza na Łotwie, bo proszę pamiętać, że na Łotwie Kościół katolicki to jest mniej więcej 20 kilka procent, 31% to są protestanci, 20 parę procent to są prawosławni, więc bardzo złożona sytuacja. No a Estonia to jest kraj, w którym chyba 3/4 ludności uznaje się za w ogóle bezwyznaniową. Na Litwie bodajże czy ekumenicznej nie będzie, ale chciałem też nawiązać do bliskiej, do bliższych nam tematów, do Polaków, których przecież dużo jest też na Litwie, na terytorium, gdzie jest około 200 000 Polaków. No wiadomo, główne skupiska to jest Wileńszczyzna, okręg sołecznikowski, troski czy świecański. Tygodnik Niedziela napisał, że Polacy na Litwie są też bardziej religijni od Litwinów. Dla Polaków też ta wizyta ma wymiar szczególny, prawda? Tak można na powiedzieć. Na pewno, chociaż no, mogę powiedzieć, że już został opublikowany mszał, czyli teksty liturgiczne, którymi Ojciec Święty będzie się posługiwał. Zasadniczo teksty będą w językach miejscowych, czyli będą to teksty po litewsku, po łotewsku, po estońsku. Natomiast oczywiście dla Polaków no, będzie jedna intencja modlitwy wiernej w języku polskim, więc trochę pewnie będzie poczucia niedosytu. Tutaj trzeba pamiętać, że na przykład w archidiecezji wileńskiej każdy ksiądz musi także nauczyć się. No i stanęło, proszę Państwa, bo tak jest późno. Bateria już wysiadła. No i cóż, nasze radio to FM Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra przypomina, że prąd. Proszę podładować prąd. Tak. Radio Tok FM Euro Concita Barbie Baby Langstrom Extra. No ale z tą Litwą to trzeba. Tak. Trzeba porządek zrobić z tą Litwą, wiesz. Dużo źle myślą o Litwie, tak? Także Radio Concita, proszę Państwa, o nic się nie pyta. No, w Białymstoku też byłam. No to powiedział facet, że tutaj ludzie przyjezdni są bardziej prawosławni, jak sami prawosławni. Biorą się do modlenia.
piosenki macie fajne. Piosenki, pieśni. No, radałabym jakąś ładną pieśń. Pani Bożeno, no? Zatem pierwsze słowo niech się zrealizuje. Utwór. Stary Krzyż? Tak, Stary Krzyż. No, jest cudowny, naprawdę. A dlaczego go przypomniałam? Bo mówię, że już ile mam lat. I nagle odszedł też kolega, bo ja należę do grupy seniorów, odszedł i on ten utwór śpiewał i ten utwór był grany, znaczy odszedł, no marnie da. I ten utwór był grany właśnie na pogrzebie wyjątkowo i tak mi utkwił w mojej pamięci, że on jest taki piękny. Cały krzyż, który dźwigamy na koronę, zamienia Pan. No, no piękne, także chętnie posłucham. Na pewno inni też. Zatem, Pani Bożeno, Bóg zapłać, pozdrawiamy i dziękujemy za to podzielenie się swoim takim przeżyciem ważnym. A to tym przeżyciem są właśnie narodziny synów. Pozdrawiamy. Niech Pan błogosławi, Pani Bożeno. No, dziękuję. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Czyli mamy Stary Krzyż, a wcześniej jeszcze Pani Henryka mówiła o utwór Ocalić od zapomnienia. Też postaramy się, aby ten utwór również został nademitowany. Tymczasem Stary Krzyż w wykonaniu księdza Pawła Szerlowskiego. Że widzicie Państwo, że to się nie przerodziło w jakieś bałwochwalstwo, bo dużo nie potrzeba tutaj. Ciemny kraj, ciemny naród i to bałwochwalstwo. To bałwochwalstwo. Straszne, straszne, żeby całować przedmiot z drewna, ze złota, ze srebra, żeby go nosić, na ulicach padać, klękać, a takim podłym być, no... Tak. No ten Żeleski to jest okropny. Tutaj w internecie mamy tych Żeleskich ze 100. I że Stary Krzyż to tak dla podkreślenia wartości. A więc widzicie Państwo, im bardziej stary, to bardziej wartościowy. Ale zauważcie, że tu o człowieka nie chodzi, tylko o belkę drewna. No, no. Tak, tak, tak. Zawsze bądź z nami. Gdy nadaje nasze to, tu i teraz, Radio Koncita, to kafe, euro, oho, i Koncita, ogarnij do tej. On ten krzyż ceni, stary, że im bardziej stary, tym bardziej wartościowy. Podkreśla. A gdzie jest Bóg? A gdzie jest Jego imię? A czy wiesz, jak Bogu na imię obchodzisz swoje imieniny, swoje urodziny, a Boga imię, urodziny, gdzie, co, co? Nie wypada, tak mówisz,
że Bóg to się w ogóle nie urodził, tak? No dobrze myślisz. Dobrze to oceniasz na odległość. Radio Kącika. Proszę Państwa, u nas najpiękniej, u nas profesjonalnie, u nas najładniej. U nas nie ma kłamstwa, nie ma się podlizywania, lizusostwa tak zwanego. W wykonaniu księdza Pawła Szerolowskiego, a utwór ten poprosiła pani Bożena. A my odbieramy kolejne telefony w naszym dzisiejszym Szaronowski, temacie. Tak. Pochwalony Jezus Chrystus i Maria. Moja kochana, moja dewotko, wspaniała. Wspaniała jest. Bardzo nam miło. Moje. A możemy jeszcze poznać imię? Helena. Helena, tak? Ale ja z drugiego imienia, także nie chcę pierwszego ujawniać, nie? To nie jest kłamstwo, ale takie, no, prywatne. Proszę, pani dewotko. Moja radość. Mój przełomowy, moja przełomowa chwila w życiu moim to było w ten sposób. Najpierw urodziłam pierwszego syna, później drugiego za rok, cztery lata, trzeciego syna. No i byłam po prostu, nie żeby nie była zadowolona. Zdrowe dzieci były i chowały się i Bogu dziękowałam, ale tak pragnęłam córki, bo od pierwszego błogosławieństwa. Przepraszam, że tak trochę się jąkam, ale ja jestem po udarze trzy lata i jak jeszcze mam takie chwile załamań, to są takie. No ale teraz powiem dalej. No i trwało to. Dzieci rosły, Bogu dzięki, a miałam trzy lata przerwy, jakoś nie rodziły się dzieci, a później, no, w czasie, kiedy chodziłam ciągle do kościoła, a to było w czasie oktawy Bożego Ciała. I tam właśnie tak mało dzieci chodziło sypać kwiatki. Ja taka byłam rozpaczona, że ja nie mogę posłać dziecka. Kiedy przed Najświętszym Sakramentem klęczałam z łzami w oczach, prosiłam Matkę Boską i Pana Jezusa, daj mi tą córkę, jeżeli urodzę szczęśliwie, to będzie chodziła spać kwiatki. Ojciec sobie wyobraża, że nie trwało to długo, diametralnie się zmieniło moje życie. Ja się źle poczułam. Poszłam do lekarza, a on mi mówi, że jestem w stanie błogosławionym. No to ja podziękowałam Bogu, ale nie wiedziałam, bo to w tamtym czasie nie były. Dziś mam 81 lat już. I w tamtych latach nie było tych. USG nie było, no, po prostu czekało się, aż się urodzi. No i jak urodziłam szczęśliwie tą córkę, no spełniłam nie życzenia, tylko obietnice, jakie Panu Bogu dałam. I od małego dziecka, od trzech latek chodziłam z nią na oktawę Bożego Ciała, zresztą stale. Ale w tym czasie chodziliśmy do kościoła i rano, i wieczorem, bo w naszej parafii wtedy jeszcze rano oktawa trwała też, bo dzisiaj to tylko po południu idą z dzieciakami albo w ogóle. I po prostu jak chodziłam z tą małą, to od trzech latek do 15 roku życia ona sypała, może do 14, ale tak mniej więcej, na pewno 14 lat, bo już potem to już chodziła z Lilią, a jak większa była, chociaż ona była mała. Rano, kiedy chciała, nie chciała mi się
się obudzić, to ja ją tak prosiłam, ja mówię, ja Jezuskowi obiecałam, że będę z tobą w kościele. I ksiądz sobie wyobraża, że ona naprawdę mnie zrozumiała. I powiedziała mi, że jesteś poświęcona Bogu i masz ze mną chodzić. I ona chodziła, a ja z nią rano na siódmą, a potem szybko na rowerze jechałam z nią. I wtedy, jak wracałam, to jeszcze na ósmą do pracy biegłam. I pogodziłam to wszystko i wyrosłam. Ona już później, kiedy za mąż wyszła i Pan Bóg dał, że urodziła pierwszą córkę, też poszła z dzieckiem od 3 latek. Też tak samo ją prowadziła. Mało tego, ona się jeszcze poświęciła całej grupie tych dzieci, które sypały kwiatki i uczyła ich. Także... Pani Heleno, a jak na imię mają? No, synowie to tak. Pierwszy Marian, drugi Jan, trzeci Krzysztof po 4 latach, a potem po 5 właśnie Terenia urodziła się. Terenia. Pięknie. Pani Heleno, Bóg zapłać również za, no, piękno. No, miałam. To było najwspanialsze w moim życiu przeżycie. Tak radosne, że jeszcze dzisiaj, jak sobie wspomnę, to jestem pełna wzruszeń. I dziękujemy, że Pani się z nami podzieliła również. Słychać. A ja wszystkich w Radiu Maria pozdrawiam, bo dla mnie to Radio Maria jest wszystkim. Ja nie mam już naprawdę słów, żeby pochwalić, bo to wszystko za mało. To jest według mnie całe moje życie. Dzisiaj spać też nie mogę, obudziłam się już o 11:30, nie śpię. O, także zdążyłam na tą kompletę. Zawsze przeważnie budzę się na kompletę. Także przy różaniec od matki, od tego odprawiam różaniec. Przy Radiu Maria, także. Panie, no Bóg zapłaci. Bóg zapłaci. Dla wszystkich rodziców. Dobrze. Zaśpiewa Urszula Sipińska. A gdyby ojciec mógł później, jeszcze zdążyliby... Może jakaś Sipińska, to się przyjdzie. Podsłuchaj, proszę Państwa. Przeciwko temu Siemoniakowi. Co oni chcą od tego Siemoniaka? Mamy tam przesłanki. Mamy tam przesłanki. Tu śpią. Moje wejdzie. Tam przesłanik. Salcesoni, to twój styl. Salcesoni,
Harderson. Święty. Salcesonik, to ty. Oceniani jesteśmy szczególnie. A to był Błaszczak, minister obrony narodowej. Proszę Państwa, jakieś głosy tu są. Jakiś szczyt, jakiś kwieciel to jest. Chwilę, żebyśmy, abyśmy. Dziś jaka burza? Jaka burza? Proszę Państwa, tu jest. Jaka burza. Proszę Państwa, załamanie pogody nastąpiło. No dzisiaj jest 21, jutro jest 22. Skorzystamy my, czyli jakby dokładnie odwrotny tok myślenia, ale skorzystają porty
belgijskie, duńskie, no pewnie francuskie i że temu też trzeba jakby zapobiegać, no oczywiście umiejętnie i dyplomatycznie, Agnieszka Durl. Trzeba prowadzić rozmowę, ale trzeba też konkurować na przykład kwestiami obsługi portowej. Tak jak jeżeli już przeszliśmy do kwestii portowej, zresztą jakiś czas temu była uchwalona cały zespół przepisów, przy którym akurat współpracowała dość mocno Polska Izba Specjalistów i Logistyki, która jest naszym członkiem. Cały pakiet portowy został przyjęty, który właśnie miał przyspieszyć też odprawę celną w portach polskich. I wydaje się, że to jakby z reguły jest tak, że jeżeli gdzieś brakuje rynku, to ten rynek pojawia się i możliwości w innych obszarach. To tutaj się zgadzam z panem prezesem. Natomiast mi się wydaje, że jednak chociaż jest to trudne i na pewno w Anglii jest dużo